Zbiornik ma 12 metrów wysokości, 5 metrów szerokości i 9 metrów długości. Betonowy prostopadłościan stojący na dnie zbiornika ma 7 metrów wysokości, 4 metry szerokości i 8 metrów długości. Zbiornik został zalany do pełna wodą. Jaka jest objętość wody, która zmieściła się w zbiorniku? Takie mamy do rozwiązania zadanie. No to żeby lepiej sobie wyobrazić tę sytuację, jaką tutaj mamy opisaną w treści zadania, to spróbuję naszkicować mniej więcej. Abyśmy mogli sobie to lepiej wyobrazić. Czyli mamy zbiornik, taki zbiornik prostopadłościenny. On jest dosyć wysoki, 12 metrów to jest duży zbiornik. O, mniej więcej tak to będzie wyglądało. No i tutaj są te krawędzie z tyłu. No i to jest ten nasz zbiornik na wodę. No ale w tym zbiorniku, na dnie, stoi. Taki betonowy prostopadłościan, który tutaj zajmuje nam miejsce. No więc ja też go tutaj narysuję, czyli tutaj sobie stoi taki betonowy prostopadłościan. Gdzieś on sobie tutaj stoi. No i teraz my do tego, do tego zbiornika. No pewnie to nie jest dobrze w skali, ale mniej więcej wiadomo o co chodzi. Do tego zbiornika teraz wlewamy wodę. Tutaj wlewamy wodę, tak żeby wypełnić aż do, do samego wierzchu ten zbiornik. No i pytanie, ile tej wody się tutaj zmieści? No, ta woda nie może zająć tego miejsca, które już jest zajęte przez ten betonowy klocek, który tutaj stoi. Więc objętość tej wody to będzie po prostu różnica objętości tego zbiornika i objętości tego betonowego klocka czyli trzeba odjąć od objętości tego zbiornika tę objętość, którą zajmuje klocek teraz sobie przypomnijmy jakie tutaj są jeszcze wymiary, czyli tak, tutaj mamy 12 metrów wysokości 5 metrów szerokości i 9 metrów długości to są wymiary tego zbiornika a teraz ten betonowy klocek jakie ma wymiary? tutaj ma 8 metrów Tutaj ma 7 metrów wysokości i szerokości ma 4 metry. No to obliczmy tę objętość najpierw tego dużego zbiornika. To będzie 12 metrów razy 9 metrów razy 5 metrów. I to jest objętość zbiornika. To jest objętość zbiornika. napiszę tutaj zbiornik. To jest objętość zbiornika. No a teraz objętość. Tego klocka betonowego to jest 8 metrów razy 7 metrów i razy 4 metry. Czyli to jest ten beton ten betonowy klocek. No to ile to będzie? 12 razy 9 razy 5. 12 razy 5 to jest 60. a 60 razy 9 to będzie 540 dlatego, że 6 razy 9 to jest 54. Czyli tutaj będziemy mieli 540. No metr razy metr razy metr to jest metr do potęgi trzeciej. No i bardzo dobrze, bo wiemy, że objętość mierzymy w metrach sześciennych. Jeżeli wymiary mamy podane w metrach, to objętość będzie w metrach sześciennych. Oczywiście tutaj będziemy później liczyć różnicę tych, tych wyników, ale obliczmy, jaka będzie objętość tego betonowego klocka. 8 razy 7 razy 4. 8 razy 4... To jest 32. 32 i jeszcze pomnożone przez 7. Może tak to zrobię, żeby się nie pomylić. 7 razy 2 to jest 14, 4 i 1 w pamięci. 3 razy 7 to jest 21 i 1 w pamięci to jest 22. Czyli to będzie 224. No i znowu metry sześcienne. No i teraz muszę tylko odjąć od siebie te liczby. No i co dostanę? No 540 odjąć 224 to będzie 316 metrów sześciennych. Czyli taka jest objętość tej wody, która się tutaj zmieści, a to jest po prostu różnica objętości całego zbiornika i objętości tego betonowego klocka, który tam stoi w środku.